Dziś mogliśmy usłyszeć bardzo piękny i ważny tekst Księgi Powtórzonego Prawa z 26 rozdziału. Zacznę jednak od takiego bardzo trudnego doświadczenia. Było to jakieś 28 lat temu w takiej grupie modlitewnej, świeccy, kilku księży. W pewnym momencie kobieta zaczęła mówić o tym, jak bardzo się cieszy z tego, że należy do Kościoła. Podkreślała w tym swoim świadectwie, dzieleniu się o tym, że po prostu to jest jej Kościół. Jej Kościół, mówi mąż Kościół, nasz Kościół. To jej przemówienie czy świadectwa przerwał ksiądz, który bardzo się denerwował w tych dniach, kiedy byliśmy razem na takich rekolekcjach, na wszelkie tego typu określenia nasz Kościół, mój Kościół, zarzucił jej, że przywłaszcza sobie Kościół. Mówi, jak mówisz mój Kościół, to znaczy, że go posiadasz. Ona mówi, nie, zupełnie o co innego chodzi. Mój Kościół to znaczy, że ja się z nim identyfikuję. I mówiła bardzo pięknie, że to jest mój Kościół, i jestem dumna i cieszę się z tego powodu, ponieważ to Bóg mnie wybrał do tego Kościoła. To On każdego z nas wezwał po imieniu. To On nas zgromadził w ten jeden Kościół, który jest nasz i mój. Nie wiedzieliśmy wtedy, dlaczego ten ksiądz tak bardzo agresywnie zachowywał się wobec niej i dlaczego mu to przeszkadzało, to utożsamienie tej przynależności, czy ta przynależność także do tego Kościoła, ten mój Kościół, nasz Kościół. Dwa tygodnie później odszedł do Zielonoświątkowców i porzucił kapłaństwo. To jest bardzo ważna rzecz, o czym mówię, to utożsamienie się ze wspólnotą, którą Bóg powołuje do istnienia i do tworzenia i do przynależności. Zaczepiło się to już od Abrahama, a jeszcze bardziej od czasu wędrówki przez pustynię, kiedy Bóg zwołuje swój lud i zapewnia ten lud o tym, że jest szczególny dla niego, że jest wybrany, że chce na przykładzie tego swojego ludu, który jest jego ludem, a on jest jego Bogiem, że chce pokazać całemu światu, jak to dobrze mieć takiego Boga i należeć do takiego ludu. Taki jest sens tego określenia naród wybrany, lud Boży, lud przymierza. Oto słyszymy dziś właśnie przypomnienie o tym, bo jest to przecież Księga Powtórzonego Prawa, czyli drugi raz traktująca o wędrówce przez pustynię i drugi raz traktująca o zawarciu przymierza. Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla Ciebie Bogiem, o ile Ty będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. Starajmy się zrozumieć, co to znaczy, że Pan, czyli Jahwe, może być Twoim Bogiem. Chce być, ale to Ty też musisz się na to zgodzić, żeby On był Twoim Bogiem. Będzie wtedy, kiedy Go będziesz traktował jak Boga. Że nie jest drugim człowiekiem, że nie jest bożkiem, że nie jest kimś, kogo można manipulować, że nie jest kimś, kto niczego ci nie dał, nie stworzył świata, nie jest mądry i dlatego też prawa, które ci daje, są najmądrzejsze pod słońcem. Od człowieka zależy, czy chce rzeczywiście, żeby Pan, Jahwe, Bóg Jezusa był jego Bogiem. Od każdego z nas zależy, czy chcemy w ten sposób należeć do Jego ludu, który On chce obdarować swoją miłością, mądrością, dawać przykazania, pokazywać drogi. Od nas zależy, czy się na to zgodzimy, czy chcemy należeć do tego ludu, który Bóg sobie wybiera i wobec którego chce okazywać miłość. Dziś Pan Bóg Twój rozkazuje Ci wykonać te prawa i nakazy, przestrzegaj ich, wypełniaj z całego swego serca i z całej duszy. Bo to, że Bóg jest Panem, że On jest Bogiem, to z jednej strony radość i szczęście, bo On na pewno troszczy się o mnie, On obdarza mnie tym, co mi potrzeba.
Ale z drugiej strony to także odpowiedź z mojej strony. Czy ja rzeczywiście traktuję Go jak Boga? Kogoś najwyższego. Kogoś, kto stworzył świat, kto mnie powołał do istnienia, kto mnie powołał do tego ludu, który On sobie gromadzi. Czy chcę być rzeczywiście tym, który cieszy się z tego, że należę do tego ludu, że to jest mój lud, że to jest mój Pan, któremu chcę służyć i którego chcę słuchać. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.